Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Hex TV. W dzisiejszym odcinku z Tomkiem porozmawiamy, ja jestem Der. To jest Der, ja jestem Tomek i dzisiaj porozmawiamy sobie o grze Armageddon. Tą grę przywieźliśmy tutaj właściwie do Polski z Spiel 2016 wydawnictwa Queen Games. Jeszcze polskiego wydawcy nie ma, przynajmniej o nim nie wiemy. Jak ktoś będzie, to dajcie znać. Słuchajcie, wielkim skrótem, za chwilę przejdziemy do zasad. Na filmiku w drugiej części będzie cała recenzja, czyli tak jakby nasza dyskusja, co my o tej grze sądzimy, jakie są nasze wrażenia po rozegraniu paru rozgrywek. A w wielkim skrócie jest to gra licytacyjna Worker Placement od 3 do 4 graczy, w której prowadzicie swego rodzaju swoje postapokaliptyczne miasto. I co? I próbujecie... Próbujecie przeżyć. Próbujecie nie doprowadzić do tego, żeby gra i inni gracze skopali wam tyłki. Yeah, that's true, that's correct. Zapraszamy do zasad! Moi drodzy, rozkładamy sobie planszę główną i rozkładamy sobie planszetki graczy. Każda planszetka gracza składa się z dwóch takich tutaj pudzelków. Do tego mamy taki znacznik damage'u, zagrożeń. Jeśli chodzi o planszę główną, kładziemy sobie stosik kart, które są przedmiotami. Na każdym wolnym polu rozkładamy sobie po jednym przedmiocie. Natomiast tutaj jeszcze nad tymi kartami macie ilość mepli, które powinny zostać dorzucone. Oprócz tego, że ktoś wybiera jakąś kartę, bierze także te meple, które są tutaj dołożone. Następna rzecz. Rozkładamy sobie budynki. Budynki, tak podobnie ile jest graczy, tyle budynków dokładamy. Oprócz tego, że budynki dają nam jakieś bonusy same z siebie, biorąc jakiś konkretny budynek, mamy jeszcze takie żetoniki, które dają nam albo jakieś bonusy, albo jakąś negatywną rzecz, czyli tam po prostu więcej marudów. Ujemne rzeczy. Ujemne rzeczy. Jeśli chodzi o budynki, mamy także budynki, które są budynkami drugiego poziomu, to już lepsze rzeczy. No i mamy trzy miejsca, w których możemy licytować. Mamy licytację przedmiotów, to miejsce. Tutaj mamy licytację budynków. I na końcu to jest licytacja akcji. Dodatkowo, do każdego toru dorzucamy sobie taki kafelek, który nam mówi, jakie bonusy, tudzież negatywną akcję dostaje gracz, który wygrał, bądź też ten, który przegrał. Tutaj wszystkie meple, takie właściwie te nasze meduzy, znaczniki, rozkładamy sobie na torze maruderów. Oraz tor rund, tutaj mamy taki kapselek, który jest znacznikiem. Dodatkowo losowe kapsle, które nam dodatkowo będą punktować po trzeciej rundzie oraz na końcu gry. No i mamy też tor punktów, zaczynamy wszyscy na 10 punkcie. Mamy jeszcze takie kafelki tutaj dodatkowe, które nam, jeżeli będziemy przeskakiwać całość, to znaczy cały tor, to zdobędziemy więcej punktów, więc trzeba to jakoś sobie zaznaczyć. Fajnie, fajnie to gra. Każdy gracz ma taką planszetkę, zasłonkę. Nie, no. Planszetkę, tak. Za tą planszetkę każdy sobie wrzuca swoje znaczniki, jednego takiego purpurowego mepla oraz 5 zielonych, takich zwykłych robotników. Przez 6 rund będziemy, że tak powiem, ogrywali tą grę. Oprócz tego my mamy przed grą wylosowane takie cele, które leżą u nas za naszą tą, jak to się nazywa, za naszą zasłonką. Tak. I one też tam tak jakby są tajemne przed innymi graczami i punktują nam na koniec gry w taki albo inny sposób. No i jesteśmy w zasadzie w tym momencie gotowi do rozgrywki. Każdy z 6 tur gracze będą wykonywać 4 fazy rozgrywki. Pierwsza faza to jest tak jakby faza przygotowania. Polega na tym, że uzupełniamy te traki, co już w tym momencie zrobiliśmy, uzupełniamy trasę budynków. Posuwamy tu znacznie grundy, więc dostajemy nowe tak jakby zagrożenia na trasie maruderów. Zbieramy nasze pionki, tak jakby wszystkie są gotowe do życia i do działania. Jeszcze ewentualnie rozliczamy obrażenia na naszym mieście, to jest bardziej już detal w tej grze. Jesteśmy gotowi do przejścia po przygotowaniu wszystkich takich drobiazgów do fazy licytacji. Jest to takie clue trochę gry, najważniejszy element bym powiedział w grze. Polega on na tym, że wszystkimi miplami, które mamy u siebie za naszą zasłonką, będziemy się licytować na tych trzech trasach. Na trasie ekwipunku, na trasie kart budynków i na trasie akcji, czyli tak jakby trasie miasta. Na czym to polega? Wszyscy dookoła stołu kładziemy od góry po naszym znaczniku, gdzieś na którejś z tych trzech tras i dodajemy do nich tyle mipli, ile sobie życzymy. Wszyscy możemy mieć tylko jeden znacznik swój na jednej trasie i wedle tych zasad rozgrywamy to dookoła stołu, aż każdy z graczy będzie miał po jednym znaczniku na jednej z tych tras. Jeśli się na odpowiednich trasach, to w tym momencie zamykamy fazę licytacji. Jest to bardzo taki emocjonujący fragment rozgrywki. Przechodzimy do fazy rozliczenia. Co robimy, kiedy już wiemy, Tomku, co się dzieje na której trasie?
No moi drodzy, patrzymy oczywiście wtedy, kto ma najwięcej mepli dorzuconych do swojego znacznika. Wygrywa oczywiście osoba, która ma tych mepli najwięcej. No i tak, dostaje bonusik za najwięcej mepli. Natomiast osoba, która dała najmniej, dostaje bonus ujemny, nazwijmy to tak. Jeżeli jest remis, tak jak tutaj, w sensie dwóch graczy dało tak samo po jednym meplu, to wygrywa osoba, która wcześniej położyła tutaj swojego pierwszego mepla. Gracz, który wygrał na ekwipunku, jako pierwszy wybiera jakiś przedmiot razem z meplami, które się tutaj znajdują. Mm-hmm. Powiedzmy, że wziął sobie to. No i co? Następny gracz to jest ten, bierze tam za swoją zasłonkę kolejne, wybiera kolejny przedmiot, kolejne meple. Analogicznie tutaj jest w torze z budynkami. Pierwszy gracz, który miał najwięcej, no teraz mamy... Tutaj na przykład mamy dwóch tutaj, jednego tutaj i tutaj nie ma żadnego. Wystarczy, że tak też można zrobić. To też jest forma zalicytowania. No to tak, wygrał oczywiście ten, ponieważ wygrywa remis jako pierwszy do dwóch. No i ostatni będzie ten, ponieważ nie dał ani jednego. Mm-hmm. Czyli oni pobierają sobie miasta, ale muszą w tym momencie rozliczyć plusy i minusy tych miast i po prostu je budują u siebie na planszetce wedle zasad tej gry. Co się dzieje z tymi, którzy na torze akcji wygrali i przegrali? No słuchaj, analogicznie praktycznie. Patrzymy, co jest za wygraną, co jest za przegraną. No i tutaj jest fajna rzecz. Te meple, które zostały zagrane na torze z akcjami, co się z nimi dzieje? One lądują na naszej planszetce akcji. No i jako się możemy sobie tutaj zagrywać. Czyli teraz tak. Wszyscy będziemy posiadać różne karty tych budynków, nie? U siebie. Mhm. Więc generalnie tu się zaczyna ten nasz pełnoprawny worker placement. Każda z kart ma jakieś akcje do zrealizowania. I te nasze ziomki kładziemy na tych różnych miastach i wykonujemy akcje, które nam, cóż, pozwalają przeżyć. Pozwalają przeżyć. Tak, co to mogą być za akcje? Akcje najróżniejsze. Albo nam pozwalają przejść tutaj na torze damage'ów w tą bardziej korzystną, czyli w lewą stronę. Zmniejszyć obrażenia. Bądź też zmniejszają na torze maruderów. Bądź też pozwalają dociągnąć więcej kart przedmiotów, które są w większości punktacją w tej grze. Po prostu zdobyć punkty zwycięstwa. Zdobyć punkty zwycięstwa albo po prostu przeżyć. I co? W tym momencie, kiedy rozliczymy te wszystkie akcje w naszym mieście, zamykamy tą fazę rozliczenia i przechodzimy do fazy podsumowania tury. Co się dzieje w takim razie w fazie podsumowania? W fazie podsumowania musimy po pierwsze zabrać wszystkie nasze miple stąd z powrotem do siebie do domku, więc oczekujemy na następną turę. Musimy sprawdzić, czy wszystkie miple nam przeżyją, a to oznacza, że nasze domki mają ileś tam punktów, ile mogą pomieścić tych mipli. I jak mamy za mało, to musimy wywalić te miple, na które nas nie stać. Za każdego marudera, którego, tak jakby tego rabusia, który tam nam szkodzi tutaj na traku maruderów, którego nie zabiliśmy, musimy otrzymać dodatkowe obrażenia na nasze miasto, czyli będzie nam się tutaj znacznik posuwał. I w następnej turze dostaniemy jakieś ujemne rzeczy z tego powodu, że się nam posuną. Po czymś takim przechodzimy do nowej tury. Słuchajcie, cel gry, zebrać jak najwięcej punktów, zebrać jak najwięcej kart ekwipunku, które w taki specyficzny sposób ze sobą punktują, że się zbierają w komplety i w zależności od tego, jakie komplety mamy, takie punkty zbieramy. Zrealizować cele, które są w grze pokazane, czyli tutaj jest na przykład każdy zielony mipl na koniec który to jest jeden punkt, albo i na koniec szóstej rundy posiadanie każdej karty ekwipunku to jest jeden punkt. Wybieramy jeden z dwóch tych kart, tak jakby punktacji, które mamy od początku rozgrywki. Co masz, Tomku? Na końcu sobie decydujemy albo 3 punkty za każdego shotguna, bądź też lekarstwa, bądź też 4 punkty za każdą stację radarową, nie wiem jak to nazwać. Za każdy niebieski budynek. Za każdy niebieski budynek z takim właśnie znaczkiem. I oprócz tego za niestracone tak jakby punkty jeszcze tutaj na Maruder Straku. Generalnie wiele rzeczy, jak nie wszystko, co tylko może się tutaj w najróżniejszy sposób punktuje i celem gry jest po prostu zdobycie jak największej liczby punktów. Witamy Was serdecznie w recenzji gry Armageddon od wydawnictwa Queen Games i na samym początku, Tomku, przejdźmy do tego, jak ta gra jest wydana. Co dostajemy? Mnóstwo kartonu. Na zasadzie jest duża kartonowa plansza, jest sporo kart. Są to planszetki graczy, są kartonowe zasłonki. Dostajemy też sporo drewna, bo jest mnóstwo kolorowych mepli. Tych czaszko, medus, tych znaczników Pac-Many, graczy, Pac-Manów po prostu. Co mamy jeszcze? Jest tego po prostu dużo, tak? To pudełko samo w sobie jest ciężkie. Ja lubię, jak pudełko jest ciężkie, jeśli chodzi o czujesz, wydanie takiej... płacisz za grę. Tak, czuję, jak już kupuję grę, to wiem na co wydałem pieniądze. To raz. Dwa, te komponenty są fajnie zrobione.
Te meple, owszem, nie są jakieś skomplikowane, tak? To są meple, no nie takie klasyczne, takie troszkę ale inne niż takie ludziki, tak? Te meduzy, powiem szczerze, no właśnie skoro już są takie śmieszki, że to są meduzy, a nie czaszki, bo one myślisz miały czaszki ten? No to jest post-apo, to się łączy z, takim, czaszkami, z taką nie? czaszką, nie? Że jest zagrożenie, śmierć, te rzeczy. No tak, no ale czaszka bez oczu wygląda jak meduza, powiedzcie nam, że dokładnie, nie. Dokładnie, ej, to są takie, no takie Pac-Man, nie? I takie... Dobra, no. Następne rzeczy, grafiki. Jak dla mnie są super. To jest właśnie czegoś takiego oczekuję od gry z post-apo, ponieważ widzę, że tutaj jest na przykład, o fajnie to wygląda na budynkach. Widzę, że to jest tak składane na szybko, tak, z rzeczy, które tam są blachami i tak dalej. To nie jest cegła na cegle, tylko jakiś kamień, cegła, patyk i inne rzeczy. I te grafiki mi się bardzo podobają. Tak samo pudełko. Widzę, że na pudełku jest post-apo. Pokażemy pudełko. Tak. Podrzucę jeszcze w przebitce. Jo. Cyk. Widać, że jest to fajna grafika już na samym pudełku i po takie pudełko sięgam już na początku. Tak? No, możesz mówić, patrz, dobra, ciebie nie zasłaniam. Po takie pudełko sięgam na półce w sklepie. Wypraski w środku są takie, no pasują, nie lata to wszystko, jest całkiem zgrabnie się to trzyma. Fajnie też podoba mi się taki detal, nie? Zasłonki są tak fajnie tutaj nierówno zrobione. Jak frytki. Dokładnie. I to gra na zasadzie, że rzeczywiście nie spadają te zasłonki, tak jak w niektórych grach. Tylko po prostu to się trzyma. Całkiem fajnie. Co mi się tu jeszcze podoba? Co tobie się podoba tutaj? Czy ja ci powiem tak, podoba mi się, czy się nie podoba. Gra jest bardzo ładnie, spójnie stworzona graficznie i to widać. I jak przyjdziecie na przykład do kościoła dobrego i złego, to wiecie, że pomimo tego, że to jest swego rodzaju eurosuchar, to wszystko jest przygotowane z taką myślą, żeby to było spójne z tym motywem przewodnim gry. W pudełku jest dużo rzeczy, bez żadnych bajerów, bez żadnych figurek czy jakichś takich rzeczy. Ja wam powiem tak, no gra jest wydana bardzo ładnie, jest troszkę mroczna, troszkę ciemna, nie ma tutaj jakiegoś super kolorów, ale umówmy się, to jest gra pozapokaliptyczna i jest w tym aspekcie zrobiona przyjemnie i klimatycznie. I to jest tylko bardzo duży plus, jest ja kupuję taka, jaka ma być. Tak. Jakość wykonania. Bardzo fajna, moim zdaniem wysoka jakość kart, natomiast boję się, że żetony, jak i plansze mogą się po pewnym czasie ścierać, ponieważ no, znam ten materiał, nie znam się szczegółowo, nie potrafię wam powiedzieć, z czego jest zrobiony, ale spodziewam się, że to się może przecierać i ta farba tutaj zejdzie za chwilkę. Czym jest ta gra? Eurosucharem Heksoholiku, tak? Czy to jest eurosuchar? W nomenklaturze? Słuchaj, to nie jest moim zdaniem suchar, ponieważ masz tutaj klimat. Mm-hmm. Jest to euro, ale nie nazwałbym tego sucharem. Jest euro, masz licytację, więc też dzieje się coś innego niż po prostu układzenie sobie swoich ziomeczków. Jest ten worker replacement, ale to nie jest taki suchy worker replacement. To jest takie fajne combo, nazwałbym to grę kombem. Dokładnie tak. To jest to słowo, które po prostu tak z angielskiego nam trochę tutaj brakuje. Ale to jest, strasznie się zgadzam, że najfajniejsze w tej grze, bardzo ładny kubek, wydaje się to, że licytacja w tej grze nadaje rumieńców całemu temu euro, którym by to być mogło, gdyby tej licytacji na przykład nie było, prawda? Ponieważ to licytacja między graczami sprawi, że no, że się tak, wiecie, no, kpicie sobie trochę, że między sobą sobie to wszystko mocno analizujecie. Że nie tak każdy sobie żabkę skrobie, tylko jest taka interakcja, aha, ten zagrał tak i ja czujesz, powiem szczerze, właśnie w eurosucharach brakuje mi takiej interakcji trochę, bo dla mnie nie jest negatywną interakcją to, że ja komuś wcześniej położę na jakieś pole, gdzie on chciał położyć swojego mepla i dlatego zabieram stamtąd te rzeczy. You have already been mean to me, so I think you're gonna take that for a while. Oh my gosh. Tylko ta licytacja powoduje, że ja jeszcze muszę patrzeć nie dość, że gdzie kto weźmie jaką kartę, jeżeli wygra, to jeszcze muszę przewidzieć, ile kto może dorzucić do jednego toru, bo w kolejnych dwóch coś jeszcze może dorzucić. I mam fajny bardzo kubek w tej ręce. Nie, to Tomku, jak się bawiłeś grając w tę grę? Bawiłem się bardzo dobrze, ponieważ no zobaczyłem, powiem szczerze, zobaczyłem, że to jest suchar. Myślę sobie, okej, nie mój typ gry, ale chętnie zagram. Sprawdzę, po czym właśnie okazało się te całe licytacje, mnóstwo tych rzeczy. W ogóle bardzo lubię post-apo, nie ma tutaj zombie, jest post-apo, myślę, że to może być plus dla niektórych ludzi. Zombie są dupami. Nie jest też jakaś strasznie długa, tak jakby te 6 tur wypełnia
taką pulę energii, którą chcesz włożyć w tą grę w odpowiedni sposób, ale nie przeciąga się to nigdzie. Wiesz, że ona się zamknie tu i tu i generalnie uważam, że zamyka się w niemalże idealnym momencie, nie? Tomku, jak? Bawiłeś się? Ja się przy tym bardzo dobrze bawiłem, słuchajcie, bo ja powiem szczerze, ja nie jestem fanem eurosucharów, ale to jest euro, które nie jest sucharem, więc to jest gra dla mnie. To jest gra dla mnie, zwłaszcza, że bardzo lubię post-apo. Tak, no ja też, no tak, no jasne. No ja też się bardzo dobrze w tą grę bawiłem. Powiedziałbym, że po pierwszej rozgrywce nie do końca mi się podobało, bo w grze są zawarte takie rzeczy, które mogą trochę frustrować, jak na przykład bardzo wysoki stopień, powiedziałbym, niewiedzy tego, co gracze knują w swoich kartach ekwipunku i to wyskakuje na sam koniec gry, więc wiesz, grasz, patrzysz po sobie, po innych graczach, kombinujesz i na koniec gry wszyscy i tak przywalamy tymi kartami ekwipunku. Wszyscy przywalam, więc każdy z nas się wyściguje w tej ukrytej, że tak powiem, opcji. No i na koniec gry dowalasz nagle tu 40-50 punktów z tych kart i potrafi to zmienić trochę rozgrywkę. Jest to, nazwałbym, w pewnym sensie element lekko losowy, który nie każdemu może się spodobać. Choć dodaje trochę pikantności tej grze. Mhm, rozumiem cię, ale ja jak zwykle muszę dorzucić swoje ale. Tutaj tak, po pierwsze, to, że biorę jakąś kartę, nie zawsze znaczy, że zawsze ona mi da jakiś bonus w postaci punktów na koniec gry, bo oprócz tego, że biorę jakąś kartę, to biorę meple, które nie zawsze są fajne. Czerwone meple to są ci maruderzy, o których była mowa. Oni powodują, że cofamy się na to, że znaczy dostajemy większego kopa od mechaniki gry na torach z maruderami, bądź też notarze obrażeń. Kolejna rzecz. Każdy ma wpływ na to, że może sobie dobierać przedmioty, więc owszem jest ta losowość, ale to, że ktoś dobierze więcej jednego rodzaju przedmioty, wcale nie znaczy, że ja nie mam szans dobrać tych przedmiotów. To dwa. Poza tym, jeżeli ja, no dobra, gramy powiedzmy półtorej godziny załóżmy, gramy i nagle po godzinie się okazuje, że ktoś jest dużo, dużo do przodu, tak, na torze punktacji. No to ja stwierdzam, że dobra, to ja już, mi się już nie chce grać. Skoro już wiem, że kogoś nie dogonię, bo nie jestem w stanie, no to po co ja mam grać? No i wtedy dochodzą te przedmioty, dzięki którym ja praktycznie jestem w stanie nadrobić na koniec gry. Więc jak dla mnie jest to fajne. Okej. No jest to, powiedziałbym, dyskusyjne, ale po dalszych rozgrywkach między nami nie odczuwałem tego jako minusu, tylko jako specyficznej mechaniki właśnie dodającej odrobinę pikanterii tej grze. Mianowicie było to takie... Ale jeszcze trzeba pamiętać, że na koniec wszyscy sobie podliczymy te rzeczy, więc każdy próbuje trochę zadbać o te karty ekwipunku, ponieważ są one również istotne w ostatecznej pozycji gracza na planszy. A propos właśnie skomplikowania. No. Takie minusy, które ci się nasuwają, mi też zresztą. Przy właśnie fazie podsumowania, kiedy liczymy sobie obrażenia z toru maruderów i z tego toru obrażeń. Na mieście. Ja się zgubiłem, Der krzyczał, Der krzyczy bardzo rzadko. Potrzebowaliśmy rygoru, dobrze, że chłopaki go wprowadzili, bo ja w pewnym momencie rozłożyłem ręce i stwierdziłem, że jednak tego nie rozumiem, tak jak jest to w instrukcji. Pomimo tego, że instrukcja wydaje się być spoko, bo jest dużo przykładów, jest przejrzysta, jest po kolei, jednakże nie jest do końca tak napisana, żeby za pierwszym razem wszystko było klarowne. Bo w dużym skrócie. No idzie się pogubić po prostu, bo na koniec rundy ze swojego, co robisz, z traku maruderów, tam gdzie się znajdujesz, dostajesz obrażenia na swoje miasto, okej. Potem wparowujesz w nową turę i znowu na początku nowej tury, po pierwsze dostajesz znowu na traku maruderów dodatkowych maruderów, po drugie podliczasz na traku obrażeń swojego miasta rzeczy ujemne, które otrzymujesz i w całym tym tak jakby szeregu rzeczy jesteś w stanie się pogubić. Potem trak maruderów wpływa znowu na ciebie, na miasto. Nie na obrażenia, tylko na to, że będziesz ich redukował zdobywając punkty. Więc ta mechanika jest tak jakby trzykrotnie zazębiona ze sobą, tak przeplata się między sobą i na tym z pięciu tur, nie, pomiędzy zamknięciem tury a powstaniem nowej tury naprawdę idzie zabłądzić po prostu w tym, co powinniśmy, a czego nie. Tak, z zazębianiem jak najbardziej się zgadzam. Właśnie chodzi o to, że masz w dużym skrócie dwa tory, które tak na siebie oddziałują. Każdy z tych torów daje ci kopa od mechaniki gry,
I trzeba dbać o oba tory porówno i najlepiej gdyby po prostu być u samego szczytu tych torów, żeby po prostu nie dostawać kopa. I o to się właśnie, jak dla mnie, to też jest, owszem, czujemy, że dostajemy kopa od gry, ale mnie to motywuje do tego, żeby właśnie coś tutaj działać. I jak dla mnie, tutaj czuję klimat, bo to jest post-apo, jest ciężko, tak? Brakuje wszystkiego. Brakuje ludzi, jedzenia, tam ekwipunku i tak dalej, i tak dalej. I ja dzięki temu, jest właśnie to zagrożenie od maruderów, czyli wiemy, że przychodzą źli kolesie i chcą zniszczyć naszą kolonię. Więc ja to czuję, że ci kolesie za chwileczkę przyjdą. Jak dla mnie to jest spoko. Słuchajcie, Tomku, ja się bawiłem całkiem nieźle. Powiedziałbym, że dostałem od tej gry więcej niż oczekiwałem, bo jest to w tym momencie gra, w którą ja od czasu do czasu z określonymi ludźmi chciałbym zagrać. I to jest bardzo duże jak na grę, bo wiele gier nie bolało mnie to, że w nie grałem, sprawiły swego rodzaju przyjemność, ale nie ściągnę ich z półki, bo będę miał lepsze opcje do ogrania. To jest jedna z tych gier, które mogą być tymi lepszymi opcjami. W zależności od ludzi, z którymi przyjdzie mi zagrać. Aż trochę szkoda, że nie wiemy na razie, czy ta gra w ogóle zostanie wydana w Polsce. No to jest akurat smutek, ale ja bym się tą grą na miejscu wydawców zainteresował, bo jest fajna. Jest na tyle fajna, że jest, no jest właśnie, jest Eurosem, nie jest Eurosucharem. Jak dla mnie na polskim rynku jest mało gier, które są typowym Eurosami z klimatem, a ta gra ma klimat. Według mnie ma klimat. To co? Jesteśmy tak jakby Armageddon, Queen Games, jest okejka. Jest okejka, Siwek approves, jest spoko. Do tego, cóż, no nie ukrywajmy, wybraliśmy tę grę jako grę miesiąca. Słuchajcie, w razie czego zapraszamy to do gry miesiąca z grania w chmurach, tam gdzieś zapraszamy. Dobra, tyle. No i tyle. I dzięki wielkie, no. Elo 320, zapraszamy na granie w krakowskim Heksie w Armageddon. Jakby co tak, jest u nas w Krakowie na półce, jest do ściągnięcia i pogrania. Nawet warto, fajnie jest, no. Na razie. That's true, that's correct. Cześć. Cześć. Cześć wam wszystkim, cześć. Z tej strony Der, Tomek. Cześć. I przed wami recenzja gry planszowej o słodko brzmiąco tytule Armageddon. Armageddon. Ja nie wiem, czy ja wytnę z tej recenzji. Będzie trwała minutę i będzie miało pojedyncze słowa. To będzie taka ciepła kupa. No.